dzisiaj pokażę Wam unboxing filtra do akwarium zewnętrznego Tetra AX800. Tak właśnie przyszła paczka ze sklepu Plantika z Wrocławia. Coś tu jest więcej niż miało być, no ale zobaczymy. Jakieś grafiki dalej. Poprzyklejali. No dobra. Nie wygląda to, no dobrze. Zobaczymy, co będzie w pudełku. Dajcie może z tej strony. Cóż to my tu mamy? Kupa papierków. Jakieś jedzenie dla rybek, którego nie wiem, czy będę używał. O kurde, termometr dostał. Może być. Kolejny pakunek tajemniczy. Którego nie wiem za bardzo, jak się zabrać. No i tu chyba mamy jakąś roślinkę. Mech. Z tego co widzę jakiś. No, roślinka wygląda na zdrową. No, ładnie z ich strony. Dobra. A jeszcze jakieś lekturki do poczytania. Tylko do zaawansowanych. No, widzicie? Ładny rachuneczek. To tam Wam niepotrzebne. Odetka też nie. Dobra. Gramy to, na co wszyscy czekają. Teraz tak. Z góra. Sorry, ale mój telefon nie zawsze łapie ostrość. Musicie mi to wybaczyć. Z tego co wiem, to jest to ten nowszy model plus. Niby ulepszony, bo te poprzednie podobno przeciekały. No i dobra. Pozaklejane. Co my tu mamy? Instrukcja obsługi. Nie po polsku. A tu na koniec zostało. Wszelkie rurki, nie rurki.
takie zestawy mamy dwa. Pompeczka. Takie zimmeringi, czyli inne gumki. Czekajcie, będę to składał. Tutaj, żeby był ogólny obraz, co, jak i gdzie. Przy ssawki. To od deszczownicy rurki. Taka. Nic nadzwyczajnego. Powiem szczerze, że ten plastik to taka... Nie wiem, czy to widać na filmiku, ale... Jak chiński badziew wygląda. W dotyku, przynajmniej tu. Nie mam pojęcia nawet, co to jest. Jakieś takie coś. Kolejny woreczek. Kolejne jakieś takie dynksy. Kolejne przyssawki. No to już trochę lepiej jakościowo wygląda. Widać, że lepszy plastik. Chyba się tu zakłada. O. Takie coś. To chyba przychodzą te zimmeringi. Tak mi się wydaje. Ale nie wiem, głowy bym sobie nie dał uciąć. Kolejny szajsowaty plastik. Nie, no naprawdę, no za filtr, za te pieniądze już mogli się postarać bardziej. Jeżeli tak dużo nie zapłaciłem, bo bodajże 309 zł. To nie jest tak strasznie dużo. Dobra, damy kolejny, ostatni woreczek. I tu mamy to, co najważniejsze w sumie, poza samym filtrem. Ja mogę o tym powiedzieć? Nie za wiele, poza tym, że tu się rusza, tam się rusza. I coś się z tym robi, nie? Więcej w instrukcji będę musiał poczytać, bo to mój pierwszy filtr tego typu i w sumie nigdy nie miałem styczności. No ale to już wygląda w miarę porządnie. Oby tylko nie ciekło. To, to możemy pokazać, bo nic więcej nie było w pudełku. Przyda, a zrobimy miejsce na filtr. Sam. No i tu mamy sam filtr. Wiecie co? Jakiś dziwny. Na smarem czy czymś? Nie wiem, czy to widać będzie. Smarowane. Próbuję wyczuć, co to jest. Nie wiem, czy to widać. Nie. Ale nie mam co wyczuć, nawet rąk. No, chyba czymś to wysmarowali.
super scyzoryk MacGyvera. Nie ryzykować przecięcia kabla. Na kabelku mamy ładną srebrną przywieszkę. Nie wiem, czy tu coś zobaczycie. Kurde. Dobra, otwórzmy. Powiem wam jakieś... Jakby poklejone, nie wiem. Nie wiem czemu, ale dupy nie urywa, no. Zobaczymy jak w działaniu będzie. No, takie się wydaje. Jakby to w Chinach składali. Jest napisane, gdzie to nie ma. Madeńco. Tetra, porządna firma. Choć wygląda, że nie do końca. Ten plastik to jest takie... Wiecie, jak tańskie chińskie zabawki robią, nie? Co mi to na wykonanie? Chyba węgiel będzie. Taki zestawik zrobili. Siateczka, węgiel. W kolejnym pudełku mamy tylko i wyłącznie siateczkę. Dwie takie dość grube. Słynne kuleczki. Nawet ich dali sporo. Jak oglądałem kiedyś na jakimś innym filmiku, to wydawało mi się, że ich tam jest kilka dosłownie w środku. A tu widzę, że jest pełen koszyk. Jest fajnie. O, tu coś cięższego będzie. A jest porcelanka. No i to tyle. Nic więcej w środku nie ma. Spotu. Wygląda na nowy, choć chyba był sprawdzany pod względem szczelności. Tak. Chyba normalnie. Przy innych filtrach też tak podobno robią. Oczywiście wkłady te sobie po swojemu porobię. Wszelkie. Fajnie się go skłania. A załóżmy tą to końcówkę. Zobaczymy. Jak to tutaj wchodzi? To powinno być otwarte. Takie coś. Tak. Tak. I tak. Nie mam pojęcia, czy dobrze. No tak mi się wydaje. No węże, fajnie zakręcane.
worki do zamykania. Pompka. Czy ta pompka w ogóle działa? Nie, to trzeba w instrukcji chyba sprawdzić. Szybko, żeby nie narysowali obrazka z pompką. Nie widzę po polsku. Gdzie to jest po polsku? Jest. 97. No pokażę jak instrukcja, czy tam coś będzie widać. Dane techniczne. Jakby ktoś potrzebował. Nic nie piszę o rurce. Znaczy o tym, o pompce. O! Trzeba zaskoczyć, działa pompka. Sztywno znaczy, że będzie mocno pompować. No i dobra, i tak wygląda filtr kubełkowy Tetra EX800+. Jak go poużywam trochę, to wam dam znać, czy jest godny polecenia, czy lepiej wydać mniejsze, czy większe pieniądze na inny. Pozdrawiam przecier, jak się podobało, łapka w górę. Do zobaczenia.